Panie wójcie, dobiega końca 2021 rok. Jakbyśmy mogli go podsumować w kilku zdaniach, jaki on był dla gminy Podzanów? Od strony inwestycyjnej oceniamy go bardzo dobrze. Oczywiście kłopoty zawsze są, a tym bardziej w okresie pandemii trudno jest o taką stabilizację, ponieważ rosną ceny wszystkich materiałów, w związku z tym i potencjalni wykonawcy bez przerwy zmieniają kosztorysy, te ceny nie są stabilne, wykonawców trzeba szukać, także musieliśmy większość tych inwestycji wykonywać już pod koniec roku. W niezbyt dobrych akurat warunkach atmosferycznych, ale to wszystko nam się udało zrealizować. Natomiast wiadomo, od strony tej kulturalnej, społecznej, spotkań, no kiepsko, dlatego że musieliśmy ograniczyć nasze spotkania, nasze imprezy kulturalne. Robimy co możemy, oczywiście w tych rygorach pandemicznych. Spotykamy się, ale widzimy, że ludzie tego potrzebują i czekamy na to, że ten świat za chwilę się w nowym roku może zmieni, będziemy się mogli spotykać, będziemy mogli wrócić do normalności. A jakie są plany na 2022? Plany inwestycyjne? Jak zwykle szerokie, ponieważ ja sobie założyłem taki plan, że w każdym roku będziemy te inwestycje duże realizować. Mam perspektywę, wiem czego chcę. Stawiamy przede wszystkim na rozwój wodociągów, kanalizacji, inwestujemy w drogi, inwestujemy w infrastrukturę kulturalną, generalnie w świetlice, żeby mieli ludzie się gdzie możliwość spotykania. Dlatego też i tworzą się koła gospodyń wiejskich, które korzystają z tych miejsc. Dużo środków kierujemy również na stowarzyszenia, na ochotnicze straże pożarne, na wyposażenie ich, na remont garaży i remis, ale również dbamy o parki, obiekty sportowe, także kontynuujemy dalej tą naszą działalność inwestycyjną. A czy rok 2022 to będzie ten rok, kiedy Bodzanów stanie się miastem? Całkiem niedawno podjęliście taką uchwałę, żeby wrócić do tego, co było kilkadziesiąt lat temu. Tak, kochamy to nasze miejsce. Jako samorządowcy, jako mieszkańcy gminy Bodzanów, jest to nasza mała stolica. Przypomnę, że wydaliśmy monografię 700-stronicową o historii tych ziem, o historii samego Bodzanowa i okolic. No nie każdy może się pochwalić takim wydawnictwem, także nie tylko inwestycje, ale te sprawy historyczne, tradycyjne, patriotyczne także cały czas podsycamy. No i cóż, dowiedzieliśmy oczywiście wszyscy, ale opisaliśmy to ładnie, że 670 lat temu, w 1351 roku, Bodzanów otrzymał prawa miejskie. Utraciliśmy je w 1869 roku, po ponad 500 lat posiadania tych praw, no i chyba najwyższa pora, żeby je odzyskać. Bo nie jesteśmy gorsi od także tych miast, miasteczek, które w ostatnim czasie takowe prawa otrzymały, nie mając tak wspaniałej historii i nie szczycąc się tym, że te prawa kiedyś posiadały. Dlatego też wykonaliśmy pierwszy krok. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji. Już jesteśmy po konsultacjach z mieszkańcami gminy Bodzanów. Wynik jest zadowalający. W sumie w tych konsultacjach wzięło udział 201 osób. 150 jest za, 34 się wstrzymały, pozostali byli przeciw. I to tak naprawdę w samym Bodzanowie mieliśmy wynik na 31 osób obecnych. 23 osoby były za, 8 osób się wstrzymało. Także widać z tego, że ludzie chcą tego powrotu do uzyskania statutu miasta dla samego Bodzanowa.
Jest uchwała, a jaki będzie kolejny krok? Kto teraz podejmie decyzję i kiedy ta decyzja może zapaść? Kolejny krok, który teraz będzie podjęty po tej uchwale dotyczącej konsultacji, musimy podjąć uchwałę w Radzie Gminy i skierować tą uchwałę do Prezesa Rady Ministrów. Do końca marca mamy ten czas, żeby skierować taką uchwałę i prośbę do Prezesa Rady Ministrów, żeby po oczywiście konsultacjach u siebie w rządzie i pewnie z heraldyką i tak dalej, nie wiem tak naprawdę jak ten proces się później odbywa, żeby te prawa posiąść na przykład w tym roku. To już w tym momencie będzie od nas niezależne, ale myślę, że chwaląc się taką znakomitą historią i tymi prawami, które posiadaliśmy, nie będzie z tym większego problemu. A proszę powiedzieć, panie wójcie, ta zmiana, gdyby Bodzanów został miastem, uzyskał prawa miejskie, wiąże się z dużymi korzyściami dla mieszkańców, wiąże się z dużymi korzyściami dla gminy? To znaczy, jak zwykle, ludzie się boją nowego. Wymyślają różne rzeczy, że nie będzie można hodować w mieście kur, kogutów, gołębi i temuż podobnych rzeczy. To jest nieprawda. W tej gazecie, którą ostatnio przygotowaliśmy na święta, która leży przede mną, opisaliśmy, daliśmy przykładowe pytania, odpowiedzi. Także wszystko, nic się nie zmienia. Między innymi zarzucano mi, że chcę podnieść swój prestiż i z wójta się zrobić burmistrzem. No byłoby to piękne, natomiast nie o to mi chodziło. Mnie chodziło o to, żeby wrócić do historycznych nazw, historycznego statutu, nadać prestiż temu miejscu. To jest tak naprawdę, to mi w sercu zalega i chciałbym, żeby to za mojej kadencji się akurat stało. Na pewno takie ambicje we mnie są. Natomiast także na spotkaniu, tym na konsultacji, przekazałem informację mieszkańcom, że nie będę burmistrzem, ponieważ jest sytuacja specyficzna u nas, że urząd gminy jest nie w samym Bodzanowie, z siedzibą w Chodkowie. A jeżeli siedziba urzędu, bo to będzie miasto i gmina Bodzanów, jeżeli siedziba jest na wsi, w tym momencie w Chodkowie, to ja dalej pozostaję wójtem i nic się nie zmienia. Życzymy zatem, panie wójcie, żeby decyzja o tym, że Bodzanów uzyska prawa miejskie, zapadła jak najszybciej, bo to by był chyba bardzo dobry prezent na 2022 rok dla wszystkich. Tak, dla wszystkich i oczekujemy tego, że te nasze starania będą wieńczone sukcesem i otrzymamy te piękne klucze do miasta Bodzanów i pozostaniemy w historii jako ta kadencja, ci radni, ten wójt, którzy postarali się o to, żeby Bodzanów stał się ponownie miastem na wieki.